Okej, co tu się stało? Jak ma pani na imię? Marta. Miejsce pierwsze z wynikiem 1404 punkty. Maszyna rolnicza, amputacja urazowa. Przy zakładaniu stazy będą musieli zapisać. Kolejna ekipa w akcji. Kaderem tutaj pani w żółtej, jaskrawej, zielonej kamizelce. Tak? Okej, co tu się stało? Urazowa. Tutaj jest amputant, więc będą musieli zabezpieczyć amputant. Zobacz, pierwsze działania. Zatamowanie krwawienia. Zobacz, ucisk miednicy kolanem. Ucisk tętnicy kolanem. Super, teraz będzie zakładana staza. Przy zakładaniu stazy będą musieli zapisać lub podać, o której godzinie ta staza została założona. Tutaj panie, dwie panie sędzie. Dobra. Właśnie jest zakładana staza. Staza taktyczna. Dobra. Teraz tak, słowo ode mnie. W regionach wiejskich wypadki z udziałem maszyn rolniczych bardzo często się zdarzają. Często przyczyną jest po prostu praca pod wpływem alkoholu, więc mówię to teraz w takich celach, żeby zdawać sobie z tego sprawę, jak się widzi kogoś, kto jest pod wpływem, no to reagować. No bo ważne jest bezpieczeństwo, a później kończą się takie akcje w ten sposób. Ja byłem generalnie przy takiej akcji kiedyś w straży, że właśnie osoba pod wpływem zrobiła sobie krzywdę przy pomocy prasy hydraulicznej. Nie będę mówił szczegółów, ale to był ostatni raz, kiedy był przy prasie hydraulicznej. Okej. Okay. Wywiad przeprowadzony. Przyjmuje leki na astmę i na serce oraz był spożywany alkohol i jedno piwo przez obu świadków zdarzenia. Zrozumiałem. Na razie na miejscu zadysponowałeś ZR-em. Nie ma możliwości, tak jak przekazałem. LPR będzie za 6 minut. Chwila. Zajmij się świadkiem, bo Michał musi pomóc. Ratownik szósty będzie za 6 minut. Przyjęłam. Ratownik szósty za 6 minut, czyli na miejsce zostało zadysponowane lotnicze pogotowie ratunkowe. Jak tutaj możesz zobaczyć, organizatorzy zasymulowali po prostu przedmioty, które utrudnią lądowanie, które mogą się wznieść w powietrze, uszkodzić czy to łopatki tego helikoptera, czy wpaść, uszkodzić jakieś elementy silnika. Więc jednym z zadań tutaj naszych drogich młodzieży NDP-owców będzie uprzątnięcie stanowiska. Jedna osoba będzie musiała w odpowiedni sposób, to zobaczycie, komunikować się przy pomocy gestów z załogą właśnie helikoptera. No ale to za jakieś 4-5 minut. Kikut został zaopatrzony. Krwawienie zatamowane przy pomocy stazy. Teraz jeden tutaj z chłopaków z MDP zabezpiecza. Właśnie zobacz, amputant. Tu ratownik szósty do załóg pracujących. Widzimy was z góry, za 2 minuty lądujemy, robimy nalot. Teraz do działań użyta deska. Weźcie to. Weźcie jeszcze tą stół. Zimną numer. Jeszcze, ja nie wiem, amputant trzeba zabezpieczyć, wkładając go w worek. Zabezpieczyć poprzez schłodzenie. Najlepiej jakby dostał do tego użyty suchy lód. W ogóle zobaczmy. Mają suchy lód.
teraz tutaj używają swojego lodu. Noga została zabezpieczona, teraz jest przełożenie poszkodowanego na deskę. Klasyka gatunku Ursus 360. Nie mogę, co przywożę. Ratownik szósty za załóg pracujący, podchodzimy do lądowania. Raz, dwa, trzy. Dobra, sprawdzam plecy i pośladki. Czyste? Czyste, dobra. Raz, dwa, trzy. Do dołu. Raz, dwa, trzy. Do góry. Raz, dwa, trzy. Jeszcze do boku, jeszcze do góry. Raz, dwa, trzy. LPR już w górze. I dron też w górze. Zobacz. A to mój ziomeczek, operator. LPR ląduje. I co tyle na razie. Super, dziękujemy, przyjmujemy pacjenta. Opiekunką jest, tak, jest nowej panie. Ekipy. Jak ma pani na imię? Marta. Od ilu lat jest pani opiekunem? Kiedy? Na zawody jeździmy od 3 lat. A pani od kiedy się zajmuje tutaj dzieciakami? Wie pan co, no to właśnie różno można powiedzieć, no bo młodzieżówki jakby opiekunem ja nie jestem, ja ich przygotowuję do zawodu. A, i na zawody jeździmy od 3 lat. Dobra, rozumiem. A czasem jakieś zadania w ramach młodzieżowej drużyny pożarniczej też ich przeprowadzam, ale tak, żeby z nimi działać cały czas, to od 3 lat właśnie przygotowując do zawodu. Okej, rozumiem. To opiekun z nimi, pani przyjechała jako teraz jako opiekun, ale drużyny, opiekunem... Ale opiekunem drużyny MDP w naszej jednostce jest ktoś inny. No, rozumiem, rozumiem. Skąd jesteście w ogóle? Bestwina. Gmina Bestwina. Jakie to jest województwo? Śląskie, powiat bielski. Ile mieliście kilometrów? Ze 150? Nie, no nie aż tyle. Ile mieliśmy kilometrów? 30, 40, no. Wszystko biała, stereo. Kolega też z tego, o, tak, też OSP. Tak. Zobacz, jakie fajne logo mają. Tak. To wykonała Marta. Pani Marta wykonała, tak? Super. Tak się udało zrobić. Dobra. Młodzieży, które tutaj przyjeżdża, bo naprawdę są, mają super umiejętności. Super umiejętności mają, naprawdę. Właśnie chce im się. Ja to mówiłem koledze, że... Oni by mogli przychodzić na szkolenia do PSP i pokazywać, jak się robi tak naprawdę. Tak, no. Dokładnie. Nie jeden dorosły strażak tak, u nas naprawdę, nie ogarnia super, tak, super. Tych rzeczy, które oni... Ja jestem pod wrażeniem. Przenieść do LPR-u? Dobra. Dobra. Kończymy już działania. Załoga LPR-u sama sobie zabierze poszkodowanego. Dobra, dziękujemy bardzo. Wracajcie do bazy. Dobra, działania zakończone. Wbijajcie sprzęt, zróbcie miejsce kolejnym załogom. Miejsce pierwsze z wynikiem 1404 punkty. 1404 punkty. Pierwsze miejsce. OSP Bestwina. Opiekun? Właśnie opiekun? Marta. Marta. Słuchaj. Wspaniałe wątpliwości. Co tego zamieszać? Naprawdę. Nawet szacunek. Docenimy. Dziękujemy. Dobrze. Dziękujemy. Tak dalej. Gratulujemy. Oczywiście gratulacje. A kolejny zawodach. Pozdrawiam. Gratulacje. Tak jest. Jeszcze. OSP Bestwina, motopompa pływająca. Brawo! Brawo! OSP Bestwina. Proszę zauważyć, naprawdę bardzo żaden tego to było słychać ludzie na drona, a to widać właśnie na załatwieniu transportu, również zwycięzca. Drodzy Państwo, zanim zakończymy właśnie przed tą emocją na wpływanie jeszcze dokończenie czytania protokołu. Jeśli potrzebujesz planu treningowego, zainwestuj w moje booki.
koperta, bip test i podciąganie. Polecam również moje kursy w formie wideo. To prawdziwy sztos.